bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. No i zaczynamy 7 grudnia od otworzenia kalendarza i szukamy siódemki, gdzie ona jest. Ja oczywiście jestem ślepa z rana. Gdzie ona jest? Tutaj. I co tutaj będzie? Zobaczymy za minutkę. Aj. Ajajaj. Uhuhu, wygląda jak jakaś mgiełka. Aj. Co my tu mamy? Wiosenna miłość. The Ritual of Holy. Podobno jest to szczęście w sprayu. No ciekawe. Ciekawe, czy jak się popsikam, to będę szczęśliwa. No niby, niby. Tutaj jest tak napisane. Happifying body spray. Body mist. No zobaczymy, a jaki to ma zapach w ogóle. Niech je otworzę i psiknę. Oj. Pięknie pachnie. O Boże, jak to cudownie pachnie, ludzie. Musiałam, ale pięknie pachnie to, naprawdę. Kamera focus, ale o, nawet tutaj Max. Dzień dobry panu. Nawet Max tutaj powącha, ale to pięknie, super. Naprawdę to ślicznie pachnie. To jest biała lilia i morela. Naprawdę, wow. Nie, brzoskwinia, sorry, pitch to brzoskwinia. Pięknie to pachnie. Polecam wam, serio. Jeżeli znajdziecie taki duży produkt, to bierzcie, bo to tak pięknie pachnie jak wiosna. Serio, jak taki... jak takie popołudnie wiosenne, naprawdę. Cudownie pachnie. Najlepszy produkt chyba ever, jaki był do tej pory w kalendarzu. Najpiękniej pachnie. I kolejny kalendarz, Yankee Candle. I szukamy siódemki i oto ona jest tutaj, duży produkt, także się cieszę. I jak zwykle do środka otwieram zamiast do zewnątrz. O, wow! Duża świeczucha! Juhu! I to jest cinnamon stick, czyli świeczka o zapachu cynamonowej pałeczki. Pięknie pachnie. O, to pachnie mi jak jesień. To jest typowy zapach jesienny, jeżeli lubicie. Co, Max, podoba ci się? Masz, powąchaj sobie. Ładnie pachnie? Ładnie, tak? Ojej, jak mu się podoba. Ta świeczka pachnie typowo jesienią. Także pięknie. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tych dzisiejszych prezentów w kalendarzu. Dzień dobry, kochani, witam się we Wrogmasie numer 7. Ja jeszcze w piżamce. I tą piżamkę kupiłam w Pepco za 30 zł. Tutaj słońce strasznie rezi. rezi. I może tak trudno to zobaczyć, ale... jest naprawdę super i jest bardzo luźna. O, proszę bardzo, tylko powiedziałam, że słońce rezi, to od razu słońce się zgasiło. Zaczynamy siódemkę, poniedziałek, nowy tydzień, jest poniedziałek, a już mi się nie chce, naprawdę. To jest po prostu hit, bo poniedziałek, a już po prostu ja odpadam. Wczoraj posmarowałam się samoopalaczem, także ręce mam czarne, a twarz białą. Pomimo, że smarowałam też twarz i szyję, to jednak ręce załapały najlepiej. Nie wiem, w ogóle moja fryzura dzisiaj po prostu. Wczoraj jeszcze o godzinie po 12 robiłam swój trening. Dużo to czasu zajęło, no ale wiadomo, montowanie filmików to nie jest rzecz taka hop-siup, taki hip-hop. Także długo, długo się zeszło, ale trening zrobiłam. Piąty trening z tego miesiąca. Dzisiaj szósty będziemy robić, także mam nadzieję, że dzisiaj też mi się uda go wykonać. Także zobaczymy, co ten dzień przyniesie, a na razie ja wracam do pracy i widzimy się później. Czy oglądacie
ten serial Selena. Ja znam całą historię, generalnie film oryginalny też obejrzałam i kilka dokumentów na jej temat. Natomiast ja naprawdę uwielbiam Selenę i jej twórczość i powinniście obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli chodzi o odczucia o tą kobietę, aktorkę, która odgrywa rolę Seleny, to myślę, że tak średnio ją dobrali, ponieważ jest wiele innych dobrych aktorek, które by naprawdę lepiej zagrały i lepiej na przykład pasowały do Seleny, do odgrywania tej roli. Natomiast no, cały serial jest bardzo dobrze zrobiony, także warto chociażby dlatego go obejrzeć. Ja właśnie skończyłam pracę, godzinę temu dokładnie. Naszykowałam się, wzięłam prysznic, umyłam włosy i właśnie się ubieram i jedziemy do pasażu na Śródmieściu, Wars i Sava. Spotkamy się tam z Olą i zobaczymy, jak ten wieczór się rozwinie, bo jest już po 18, także jest już dość późno, a też zaczynam późno tego vloga. No ale taki dzisiaj dzień, że pracowałam i w sumie taki jest dziś senny ten dzień, tak mi się nic nie chciało i normalnie mogłam zasnąć na stojąco i bałam się, że niestety nic dla was nie nagram. I w tym momencie właśnie niedawno napisała do mnie Ola, czy bym nie chciała z nią pojechać właśnie do pasaży, do Douglasa. Także ubieram się i jedziemy i zobaczymy, jak ten wieczór dalej się rozwinie. Także zapraszam was na wieczór z nami. Słuchajcie, wyszła trochę siara, bo miałam w ogóle wysiąść wcześniej na ratusz Arsenał, a wysiadłam na Starym Mieście. Także teraz znalazłam się na Miodowej i muszę iść do Domu Kultury. Także ja pierdzielę. Piękne widoki mam, bo ładnie miasto udekorowane, także nie ma tego złego. Przynajmniej się przejdę. Jest nasza zakupowiczka. Halo, dzień dobry. Hejo. Co robisz? Szukam takich samych śmienek, jak już mam. Kombinacje. No, thank you. Next, ładnie pachnie. Jest, dotarłam nareszcie. Boże kochany, ile mi to zajęło, ale przynajmniej spacerek miałam. Idziemy? Tak, uważaj, bo zaraz trącisz dupką Irene Eris. No i co, wybrać coś? Nie. Ach, ty perfumy oglądasz. Ładnie pachnie ten Ariana Grande, thank you, next. Thank you, next. Ale to czemu ładniejsza? Bo jak to pachnie? Nie, no, takim kokos? Winem pachnie. To jest moja półka i to jest moja półka. To jest twoja półka. Dobrze, idziemy. Tak, no i te perfumy są zajebiste. Guerlain Girl. Ale akurat nie ma tej wersji. Nie ma tej wersji. Wpadłyśmy sobie na chwilę do Rossmana, potrzebuję maskary. A ty, Ola, coś potrzebujesz? A, rajstopy, racja. Nie, zapomniałam. Ale ci przypomniałam, rajstopy. Szukam jakiejś takiej maskary. Taka podobno czerwona. Zarąbista jest jakaś taka. Tylko jak ona się. Muszę zobaczyć, jak ona się nazywała, bo podobno jest super. Cała czerwona. O, jest. Jakaś Big Bang, coś takiego. Gdzie ona jest? Ona się nazywa jakoś Boom. Big Boom. Okej. Okay. No to maskara się tak nazywa. Ja ci powiem, jaką maskarę masz co kupić. O, już po zakupach. No, ale to nie ma Eveline'a, to po zakupach. Albo Big Volume Bank. Jak to się... To może być z tego, z Maybelline'a? Nie, na pewno nie. Ona jest dobra? Tak, najlepsza. Mówisz? Jakie fajne świąteczne rzeczy tutaj są. Co mówisz? Co ty mówisz do mnie? Aha, bo ja nie wiem. Te są dla ciebie.
Byłam grzeczna. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Ja zawsze mam problem z wyborem. Dla jeszcze okrąglejszych. Czyli dla mnie, nice! Juhu! Ja zawsze mam problem z dobraniem sobie rajstop. Ja mam problem, że jestem długa, a chuda jak... Nigdy nie mogę sobie dobrać rozmiaru. I jaki mam teraz plan? Bo ja nie wiem, jaki mam plan. Miałyśmy generalnie jechać do Sephory, do Ursusa, ale tej pani się nie chce. Mi też się nie chce. Znaczy tej pani się nie chce, bo mi to się chce, ale tej pani się nie chce. Jak już jestem wystarczająco biała? Jak mur... biała, jak chciałbym być murzyn. Kupić kompakty. Nie. Nie. Chcesz bajmu? Przepraszam, ale ja nie słucham bajmu, mam 23 lata. Jakiś pajac zaparkował tak samo, że ona ledwo wsiadła. Podtrzymaj mi piwo. Trzymam ci piwo. Bo będzie copyright. O, muszę chwilę zobaczyć, czas na strzocika. Rzodziczka, kupi pani płytę bajmu. Super shot, recovery, imbir i kurkuma. A ja mam. Co masz? Detox. Detox, imbir i moringa. Przeczyścić. Cokolwiek to jest. Moringa to jest taki zapach w The Body Shopie. Moringa, ale pięknie pachnie. Ale mało tej moringi tutaj. Bardzo pięknie. Kto to zakręcał? Tego nie dokręcę. O, nie dokręcę, nie odkręcę. Prawda, kto to chce? Fitness, zanim jeszcze wypijesz detox. No nie. Ej, to ogólnie będzie... No. Kurde, fail. Kto to wykręca? Ty, no ja nawet tego nie... Nie, ja też nie mogę tego odkręcić. Najwyraźniej nikt nie chce, żebym się przeczyściła po wódkarze trwala. A nikt nie chce, żebym ja się zrekowerowała. Noż. Dobrze, kupiłam drugiego, może drugi się da otwarł. To piję wtedy na pół. Janusz biznesu. Nie, no naprawdę nigdy nie miałam problemu z otwarciem tego. Otworzyłam. Ej, ale on w ogóle nie jest tutaj popękany jakby. A mój? Mój też nie jest popękany. Tylko on jest jakby... Czekaj, żulek idzie, ja zamknąłem oczy, drzwi. Nie, no. Bo ja nie chcę kompaktu. Czekaj, ja ci otworzę, może będzie ten. Dej. Może ten... Daj mi to, Rybusia. No. Kurwa! Tylko tego nie mogę odkręcić. Jesus Christ. Ja chyba coś tu poruszyłam. Nie, no tego się nie da otworzyć. No tego jeszcze nie otwieraj, bo to nie wypijesz trzech. Dwóch. Trzech. Twoje zdrowie gardło. Oje. Juhu. Cheers to that. Widział żeliwe. Nie. Ale daj trawnikiem. A moje daję gerberem. Juhu. Twoje jednak bardziej śmierdzi. No. Tu się na raz pije, nie delektuje smakiem. Kocham imbirek, ale czuję taki posmak szczawiu. Szczawiu. Ej, no bo daję takim kamieniem. To nie jest w zupie. Ja nie wiem, z czym ty zupy jesz, ale... Ej, ale nie jadłaś nigdy szczawiowej takiej na stołówce, takiej, że jak łyżką przyjeżdżasz, to tam skrobie ten piasek o talerz. Nie jadłaś takiej klasycznej szczawiowej. Dużo cię ominęło. No jadłam szczawiową, ale nie z piaskiem. Zong! W Warszawie to tu nie ma gdzie szczawiu zbierać. Jak zbierasz go z doniczki, tam ty się patrzy, czy mi pomóc, paluba? Patrzy, co ty wariatki niesiesz? Przekona, to nie małpka, to jest detoks. A no tak. Halo, bus? Dobra, trzeba się ruszyć. To 20 już, Jezus Maria. Półtorej godziny poza domem. Odwiozę cię, na Kielona wbijam i na chatę, bo rano do pracy. Do najlepszej firmy świata. Nic mi nie mów. Nic mi nie mów. Gdzie jest twoja chata? Boże. Nie mogę powiedzieć. Ale ja wiem. Po prostu idziemy do apteki. No tak, racja. Kieruj się na zachód. Następnie skręć w prawo. Wiktoria, gdzie jest zachód? Tam. O. Tam.
dalej obczaja. Pan Ścisiek nas obczaja z taksówki. Ja nie wiem, kto jest Ścisiek. Hej, co powiedziałabyś, które to które? Nie powiedziałabyś, które. Zjadłabym dwa i tak. Znaczy to byś była cytrynowa. Jakaś no. Nowa edycja, czy co? A tobie jak się podoba? Merdogan, dlaczego? A tobie jak się podoba dzisiejszy wieczorek z ciocią? Z ciocią? Podoba ci się dzisiaj z ciocią? Dlaczego dopiero przyjechała? Skinął głową na tak, więc uznam, że podoba mu się. It's white outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas. Oh.